Cześć moi drodzy, ja jestem Atro, witam was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Moi drodzy, jak pamiętacie, w przednim odcinku rozbił się samolot. Laro! Co się do diabła stało? Ta burza nadeszła znikąd. Chmury po prostu otoczyły samolot. Laro, posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Ruszam. Także wracamy do Rota. Będziemy mieli dalszą część eksplorowania wioski w górach. No nie wiem. No nieźle. No, mamy strzałę z liną w końcu. Mocny skill. Jak mi pocisnął, ty? Szkubańce! Gdzie jestem? Wioska na ścianie klifu, aż se... Chociaż nie, no tutaj zaraz przejdziemy sobie do wioski górskiej świątyni. A tutaj tak, tu przechodzimy, jesteśmy, patrzcie, we wiosce jesteśmy. Także, chyba tutaj nic nie będzie. Takie, tylko takie przejście. Musi być jakaś droga na górę. Ciała spływają rzeczką. Trzeba posprzątać tutaj panu. No, mam ulepszenia, tu już sobie ulepszymy Rota. Zaś telefon. Nie mam je w domu. Dobra. Nie teraz, kurde, będzie garnków co mi sprzedać. Nie będę garnków kupował. Tak, definitywnie. Wygląda na przydać. Dobry punkt do zaczepienia. Idziemy na górę oczywiście. Bo pudełeczko. Przewiększamy ilością strzał. Dobra, możemy teraz wyżarać drzwi.
Wow. Jesteśmy. Cześć, Rod. O, naprawdę się cieszę, że się ruszyłeś. Ja też, dziewczyno. W jednej chwili wszystko grało, a potem przyszła ta burza, tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, Rod. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, mayday, tu drugi pilot Jessup z samolotu N-177A. Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitanie Jessup, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem racę dymną odbiór. Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz, co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, Rod. No, mamy obóz, widok na wioskę. Dobrze, cześć, Rod. Mamy sprzęcik. Co jest na 50 potrzeba? Dobra. Nie będzie polerowany wyrzutnik. Polerujemy sobie wyrzutnik. Cokolwiek to znaczy. No, jesteśmy, jak widzicie, tutaj. Możemy teraz trochę inaczej eksplorować wioskę. Widzicie, mamy już też zmysł i możemy przez ściany widzieć. Już się do tego zabieram. Pomocy! Na zimę nie dam rady! Ale on zeza. Masz trochę ognia! Ale on zeza, kurde panie. Cię Reyes. Co się u was dzieje? Przyszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś miasta. To jest jakieś szaleństwo, Roth. Co oni tu robią do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady Sam albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z tobą? Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z wami spotkać. Dobrze. Spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty. Tutaj będziemy musieli mieć szczelbę. Używana w tradycyjnym japońskim ziołolecznictwie, czyli kanpo. Zdaje się, że ta była przez wiele lat zapieczętowana. Co nie powiedzą grzybki? To są zapewne grzyby maitake, stosowane do wzmocnienia odporności organizmu. Znane też jako tańczące grzyby. Super. Super. Dobra, chodźmy zatem dalej. To możliwość jest wyeksplorowania sobie wyspy. Och, łuk, druga część. Dobra, musimy teraz znaleźć obóz. No to niedaleko, nie mam, bo nie wejdę tam? Nie wejdę już tam, patrzcie. Patrz, cwaniaki. Tutaj też się raczej zabiję. Ale pochodnie już było.
wszystko, jego skrzynka. Dobra, czy ja teraz dam radę tam zeksplorować tamto miejsce? Dam. Także poeksplorujemy sobie. To jest zawsze spoko. Na górę mogę się obejść. Jak tam się wchodziło? Też coś chyba jest. No Boże! Chodźcie tutaj! Aha, czy to było dobre przejście, okej. Okay. Tu się zacznie. Ciekawe miejsce, czyli grobowiec. Nie wiem, ale przynajmniej widzę te pochowane. No dobrze. Tutaj chyba mamy wszystko porobione. Tylko kurde te gniazda. Więcej kurek? Tędy? No jasne. Boże święty. Chodź tu kurko! Taś. Na takie odległości Lara chyba nie widzi. Zejdźmy na dół. Dobra, mapa się aktualizuje. Patrzcie, jak jego skrzynek tam na górze siedzą. Tam jest jedna. Tutaj reszki samolotu spadły.
Tutaj potrzebne są strzelby. A tak chyba mogę wejść do drugiej strony, tak mi się wydaje. A nie, tu mogę się ewentualnie przy tym, przytegować tym. Tak mi się wydaje, albo w dół zjechać. Tutaj mam wejście, dobra. Ile dobroci. Punktum jedności wpadł. Łopian. Korzenia używano w Kanpo do leczenia zapaleń. No, mamy tutaj korzenie łopianu. Resztki samolota, jak widzicie. Broń maszynowa wpadła, super. Teraz podpalamy. Celujemy. I zbieramy. Takie rzeczy. Tam potrzebuję tak strzelby. Jest. Łap się, łap. Ale mogę sobie zrobić drogę. Dobra, broń maszynowa, dwie z trzech. Na górze jest. Tak brzuchem przygrzmocić, co? Dobra, chodźmy zatem tutaj. Na książeczkę kiedyś tam. Skarbie, nawet nie wiem od czego zacząć, więc powiem to wprost. Alicja jest twoja. Być może zdawałeś sobie z tego sprawę od samego początku, ale ponieważ znowu zaciągnęłam się na Endurance, nie mogę dłużej ukrywać przed tobą prawdy. Musisz zrozumieć, że nigdy nie chciałam usunąć cię z jej życia, ale znam cię, Roth. Wiem, jak żyjesz i czego pragniesz. Nie mógłbyś osiąść w jednym miejscu i wychowywać dziecka. Może wszystko popsułam. Może powinnam była pozwolić, żebyś sam dokonał wyboru. Dokonałam go jednak za ciebie, uważałam, że tak będzie najlepiej. Po ekspedycji, kiedy przyjdzie odpowiedni moment, porozmawiajmy o przyszłości. Poświęć chwilę i zastanów się, czego chcesz, dobra? Dobra. Czyli Rocky Reyes. Łuk refleksyjny, jej. Mam umiejętność nową. Chwili wyrobu z Finezją. Nic amunicji. Być też czekanym. Kartografia. Dobra, sztukę przetrwania powiem. Jak już nie będzie, to nie będzie. Widzicie, mamy tutaj sporo obozów. Tam na full. Mamy na full. Tak. Tutaj mamy sporo.
Dobra, czas na sprzęt. Mamy łuk refleksyjny, widzicie. Tak on wygląda. Możemy sobie tutaj dorzucić. Co możemy dorzucić? Spust z kółkiem na klucza. Z kółka na klucze. No dobrze. Większa szybkość trzymać łuku, to się przyda. I wio. Badajmy dalej tutaj wrak. Widzicie, trochę nam przeorało tutaj rzeczy. Możemy teraz wejść na górę. Pozbierać jeszcze więcej. Dzikers jest, dobra. A na dzikersów wolę, wiecie, to nie podchodzi do dzików. Skrzynka jeszcze będzie być. No patrz, a tu będziemy mieli fajną zabawę. Ale to nie, nie chcę sobie. Nie, nie w tę stronę. Dobra, to gdzieś powinna być jego skrzynka. Z tyłu na górze. Przydatny ten bajer jest w każdym celu. Poeksplorujemy. Tutaj. Na dach wejdę? Nie. Leźmy na dół. Widzę tylko. Pater. Set free. Nie wiem, co mam tutaj. Często spoglądał na to zdjęcie. Było wielokrotnie składane i rozkładane. Nigdy nie wrócił do domu. Ta wyspa zabrała życie tak wielu ludziom. Okej. Jakąś pamiątkę, jakiś list? Dziker się schował, nie leży jeszcze, dobra. Osiemdziesiąt punktów za dzikersa, widzicie. Także dużo. Dobra, rozwijmy jeszcze tamtą zagadeczkę. Rozwijmy, rozwiążmy. Dokładnie tak. Et voilà, magnificent par excellence. Oj, super. Tutaj tą część mamy wyczyszczoną.
to możemy ewentualnie gdzieś wpaść stamtąd ewentualnie też. Dobra. Na dach. Chyba nie ma nic już. Nie widzę. Widzę w tym moim trybie detektywa, to mnie FPS-y ciut dropią, ale myślę, że nie jest problem. Czy też wyniechałem wszystko? Fajne są na skrzydło, bo mogę. Kolega się zgubił? Chyba tak. Tutaj coś jest? No pewnie. Kurde panie. Tam mamy, dobra, nie, tam później pójdziemy. Trzeba się tamtą stronę zbadać. Wejść tam na górę, podpalić tą skrzynkę. Ja tu nie doskoczę. Ach, dobra, muszę tam wysadzić, podpalić, tu wejść i pociąg... Dobrze, to na razie nie mogę. Tutaj mamy też jego skrzynki, tylko na dachu się dostać. O, są też jajka. Jednego skrzynka. Druga jest w tym budynku, a trzecia jest gdzieś tam dalej. Tam na dachu, widzicie? Tam się błyska. Tam o. Muszę mieć tutaj strzelbę, tu się przestrzelić i tam wyskoczyć. Dobra, to na razie nie mogę. Bo z tego dachu też nie mogę sobie pochodzić na tym dachu, po tym dachu. Dobrze, dobrze, gro. Rzućmy okiem na mapy, gdzie mogę się jeszcze dostać. Tutaj mam zablokowane, tam mam zablokowane. Tutaj zebrane, tutaj poblokowane. To została mi ta część tutaj. To chodźmy tutaj może. Dobra, spróbujmy to i musimy się jakoś gdzieś... Albo wiecie co, wracam się do ogniska. Wrócę się do ogniska, żeby tutaj sobie grę zapisać. Piszemy sobie grę, skończymy odcinek. A w kolejnym polecimy wtedy już po tego drugiego pilota. Yeah. Jumpy, jumpy. Kurki się graczą, dobrze. Jeszcze ulepszymy sprzęt, jak możemy. Łuk mamy na 40, bo możemy go jeszcze bardziej ulepszyć. Tutaj 300 coś pistoletu, na 40 też jest. Nie będzie tak. Tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz i subskrypcję. A widzimy się w kolejnym materiale. Na razie i cześć!